Myśląc o starożytnych cywilizacjach z Europy, wspominamy Rzym oraz Grecję. To tam słusznie szukamy kolebki europejskiej kultury. Jeśli jednak cofniemy się jeszcze głębiej, to na Bałkanach odkryjemy enigmatyczną kulturę znaną jako Wincza. Ta kultura poprzedzała nie tylko cywilizację Grecji i Rzymu, ale poprzedzała również cywilizację Sumerów. Co więcej, przedstawiciele kultury Wincza posiadali nawet własne protopismo. Zerknijmy zatem bliżej na tę zagadkową kulturę. Kultura Wincza w dalszym ciągu pozostaje relatywnie mało znana. Ta kultura została odkryta w 1908 roku przez serbskiego archeologa Miloja Vasića. Archeolog odnalazł ślady neolitycznej kultury w naddunajskiej miejscowości Wincza, około 16 km na wschód od Belgradu. Wykopaliska szybko pokazały, że na tamtym terenie dokonano jednego z największych odkryć archeologicznych w XX wieku. Dziś naukowcy posiadają sporo informacji na temat kultury Wincza. Ta kultura rozwija się głównie na terytorium dzisiejszej Serbii, ale także Bułgarii, Kosowa, Macedonii Północnej, Grecji, Bośni i Rumunii. Pierwszą zaskakującą informacją jest datowanie tej kultury. Otóż archeolodzy wskazują, że kultura Wincza rozkwitła w 6 tysiącleciu przed naszą erą. Zazwyczaj ramy czasowe tej kultury są określane od około 5500-5300 roku przed naszą erą do około 4500 roku przed naszą erą. Mówimy zatem o bardzo, bardzo odległych czasach. Kultura Wincza poprzedzała zatem cywilizację Sumerów i Egipcjan na około 2000 lat. Dragan Jankowicz, archeolog i kustosz Muzeum Miejskiego w Belgradzie, wskazuje na niezwykłe znaczenie odkrycia tej kultury. Jak zaznaczył, wykopaliska kultury Wincza radykalnie zmieniły nasze poglądy na tamte czasy neolitu. Po wykopaliskach Wincza stało się jasne, że wszyscy mieliśmy błędne wyobrażenia o ludziach tamtych czasów. Badania i analiza artefaktów i osiedli ujawniają kulturę i społeczność ludzi, którzy w tamtym czasie mieli bardzo zaawansowany tryb życia. Tym bardziej jeśli porównamy ich do sąsiednich kultur z Europy z 6 tysiąclecia przed naszą erą. Przedstawiciele kultury Wincza tworzyli największe osady w całej prehistorycznej Europie. Jedna z osad, Wincza Belo Brvo, miała 29 hektarów i zamieszkiwało ją około 2500 ludzi. Innym dużym miejscem było Crkvine Stubline, które zdaniem archeologów mogło zawierać maksymalnie około 4000 mieszkańców. Jak na tamte odległe czasy były to imponujące wyniki. Domy budowano wzdłuż krzyżowych ulic. Były to czworokątne domy ze ścianami wykonanymi z plecionki pokrytej warstwą gliny. A wewnątrz domów były misterne wieloizbowe układy. Same osiedla miały nawet to, co dziś nazwalibyśmy publicznymi przestrzeniami wspólnymi. W miarę rozwoju kultury, małe wioski rozwinęły się w przestrzenie zorganizowane bloki podzielone ulicami otoczone rowami, odkrytymi na stanowiskach Belo Brdo, Belo Wodę, Oreskowica, Stubline, Gradac i Plocnik. Te odkrycia są pierwszymi oznakami protomiejskiego rozwoju w Europie. Ludność Wincza zajmowała się głównie uprawą pszenicy, jęczmienia, soczewicy oraz grochu. Poświadczona jest również hodowla kóz, świń, psów, choć najważniejsza była hodowla bydła. Nadwyżki zbioru wymieniono na sól czy obsydian. Rolnictwo Wincza wprowadziło pszenicę zwyczajną, owiec i len i w większym stopniu wykorzystywało jęczmień niż wcześniejsze kultury neolityczne. Te innowacje zwiększyły plon i umożliwiły produkcję odzieży z tekstyliów roślinnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak skóry i wełny. Istnieją pośrednie dowody na to, że rolnicy Wincza korzystali nawet z pługa do bydła, co miałoby duży wpływ na ilość pracy ludzkiej wymaganej w rolnictwie, a także na udostępnienie nowych obszarów ziemi pod uprawę. Niektóre artefakty Wincza zostały wykonane ze znacznym poziomem umiejętności technicznych. Ceramika tej kultury jest reprezentowana przez naczynia ostro profilowane o szarej bądź czarnej barwie uzyskiwanej poprzez wypalanie naczyń. Czasami na wypaloną glinę nakładano sproszkowany cynober i limonit w celu dekoracji. Muzeum Narodowe Serbii posiada wiele przedmiotów używanych na co dzień w typowej osadzie Wincza.
Naczynia, narzędzia kamienne i metalowe, figurki, miarki używane w kuchni, a także biżuterię i elementy dekoracyjne. Co najciekawsze, w kulturze Wincza rozwija się metalurgia, w tym najstarsze zachowane piece hutnicze na świecie. Znaleziono ozdobne figurki miedziane. Obecność miedzianych przedmiotów i metalurgii jest bardzo interesująca, ponieważ znacznie poprzedza inne przykłady z innych miejsc świata. W kilku miejscach potwierdzono wczesną metalurgię u miedzi, co stanowi dowód na zaawansowaną naturę kultury Wincza. Stanowisko Wincza w Plocniku wyprodukowało najwcześniejszy przykład narzędzi miedzianych na świecie. Jednakże warto notować, że ludzie z Wincza praktykowali tylko wczesną i ograniczoną formę metalurgii. Rudy miedzi wydobywano na dużą skalę w miejscach takich jak Rudna Gława, ale tylko część była przetapiona i odlewana w metalowe artefakty. Jak czytamy na stronie British Museum, w późniejszej fazie Wincza wykonywano proste narzędzia i ozdoby wykuwane z miedzi. Archeolodzy odkryli także tysiące glinianych statuetek. Znakiem rozpoznawczym są różne style figurek zoomorficznych i antropomorficznych. Jak czytamy na stronie British Museum, część figurek prawdopodobnie przedstawia jakiegoś rodzaju domowe bóstwo. Tysiące glinianych statuetek może sugerować intensywne praktyki religijne w kulturze Wincza. Figurki przypuszczalnie były używane do celów rytualnych. Choć kultura Wincza miała kontakt z sąsiednimi kulturami, tak jednak ich figurki wyglądają zupełnie odmiennie. Część z postaci na figurkach ma oczy w kształcie migdałów, a czasami postaci te nie mają ust. Niewiele jednak wiadomo na temat ewentualnych wierzeń religijnych kultury Wincza. Nie wiadomo, jakich bogów wówczas czczono, czy istniała jakaś zorganizowana religia, jaka była rola kapłanów. Zdaniem archeologów wierzenia i obyczaje Wincza pozostają osnutym rokiem tajemnicy. Kultura Wincza zaczęła podopadać w połowie 5 tysiąclecia przed naszą erą. Zdaniem archeologów jest prawdopodobne, że po ponad 1000 lat intensywnego rolnictwa za upadek częściowo odpowiadały problemy ekonomiczne spowodowane zmniejszającą się żyznością gleby. Kolejną tajemnicą dotyczącą tej kultury są tak zwane symbole Wincza, zestaw nieprzetłumaczonych symboli związanych z tą kulturą. Jak wiemy, pierwsze pisma opracowali Sumerowie ponad 1000 lat po kulturze Wincza. Tymczasem archeolodzy odnaleźli wiele artefaktów Wincza zawierających znaki lub symbole. Te znaki szybko wzbudziły dyskusję na temat tego, czy być może pierwsze pismo zostało opracowane nie przez Sumerów, a właśnie przez przedstawicieli kultury Wincza. Kwestią sporną jest to, czy jest to jeden z najwcześniejszych systemów pisma, czy też po prostu jakieś symbole. Generalnie większość symboli Wincza znajduje się na ceramice. Same symbole składają się z różnych abstrakcyjnych i reprezentatywnych piktogramów, w tym przedstawień zoomorficznych, różnych wzorów oraz abstrakcyjnych symboli takich jak szewron czy swastyka. Natura i cel symboli pozostają tajemnicą. Intrygującym znaleziskiem są tzw. tabliczki z Tartari. Te tabliczki odnaleziono na terenie dzisiejszej Rumunii. Trzy tabliczki zawierają nacięte symbole. Do dziś są przedmiotem dużych kontrowersji. Jeśli poszukamy informacji na temat tabliczek z Tartari, to zobaczymy rozstrzał w datowaniu od 5300 do nawet 2750 roku przed naszą erą. W 1961 roku członkowie zespołu kierowanego przez Nicolae Vlasę, archeologa z Narodowego Muzeum Historii Transylwanii w Cluj na Poce, odkryli trzy tabliczki wraz z 26 glinianymi i kamiennymi figurkami oraz bransoletką z muszli. Datowanie tabliczek jest trudne, ponieważ nie można ich datować metodą radiowęglową, a pracownicy działu konserwacji muzeum w Clujów wypalali pierwotnie wypalone gliniane tabliczki w celu ich konserwacji, uniemożliwiając tym samym bezpośrednie datowanie metodą radiowęglową. Datowanie radiowęglowe innych znalezisk wskazuje datę nawet 5300 roku przed naszą erą. Kontrowersja polega zatem na tym, że jeśli symbole też pochodzą z tego roku, to mogą być prawie 2000 lat starsze od sumeryjskich. Jeśli są formą pisma, to byłyby najwcześniejszą znaną formą pisma na świecie. Od początku istniały spory co do tego, czy tabliczki rzeczywiście zostały znalezione w tym miejscu i czy w ogóle są autentyczne, a sam Vlasa nigdy nie był skłonny rozmawiać o okolicznościach znaleziska.
Vlasa interpretował symbole jako podobne do symboli sumeryjskich. Podobnie uważają inni naukowcy, tacy jak Marco Merlini, George Lazarovici oraz Adam Falkenstein. Z kolei paleolingwista Colin Renfrew twierdzi, że pozorne podobieństwa do symboli sumeryjskich są zwodnicze. Wszystkie znaki są prostymi piktogramami, a znak kozy w jednej kulturze może wyglądać jak znak kozy w innej. Jak dodaje, nazywanie tych bałkańskich znaków pismem oznacza sugerowanie, że miały one niezależne znaczenie, które można było przekazać innej osobie bez kontaktu ustnego. Renfrew pozostaje sceptyczny. Tabliczki zawierają tak mało symboli, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby reprezentowały cały tekst. Tabliczki z Tartarii są jednak fascynujące. Gdyby faktycznie pochodziły z 5300 roku przed naszą erą, to w najgorszym wypadku należy je zaklasyfikować jako formę nieznanego protopisma, a w najlepszym zaś być może nawet za najstarsze pismo w historii. Podobnie kontrowersja dotyczy tzw. tabliczek z Gradesznicy z 5 tysiąclecia przed naszą erą związanych z kulturą Vincza. Także i tutaj zdania wśród naukowców są podzielone. Zdaniem doktora Stevena Guida widać na nich początki pisma o kilkaset lat wyprzedzające pismo z terenu Mezopotamii. Jednak Steven Roger Fisher mocno deprecjonuje informacje o ich odczytaniu, podając, że tabliczki te mogą przedstawiać np. jedynie impresje artystyczne, bez bezpośredniego semantycznego odniesienia czy sformalizowanej semantycznej funkcji. Chociaż podejmowano próby interpretacji symboli Vincza, to w dalszym ciągu nie ma zgody co do tego, co mogą one oznaczać. Niektórzy badacze, tacy jak Milutin Garasanin i Dragoslav Srejowicz, zasugerowali, że symbole były znakami własności. Innymi słowy, znakami garncarza lub znakami właściciela, co oznacza to należy do X. Inna hipoteza zakłada, że niektóre symbole mogą reprezentować formę prehistorycznego liczenia. Wydaje się, że kultura Vincza dość szeroko handlowała swoimi wyrobami z innymi kulturami, o czym świadczy powszechna dystrybucja garnków z inskrypcją. A więc możliwe jest, że symbole numeryczne przekazywały informacje o wartości garnków lub ich zawartości. Niektórzy badacze sugerują, że symbole mogą być używane do celów religijnych w tradycyjnym społeczeństwie rolniczym. Jednym z argumentów przemawiających za wyjaśnieniem rytualnym jest to, że przedmioty, na których pojawiają się symbole, nie wydają się mieć dużego, długoterminowego znaczenia dla ich właścicieli, są powszechnie znajdowane w dołach. Jest to zgodne z przypuszczeniem, że były one przygotowywane do domowych ceremonii religijnych, w których znaki nacięte na przedmiotach przedstawiają wyrażenia, pragnienie czy prośbę. Symbole mogą być także formą protopisma. Vincza mogliby używać symboli ideograficznych do przekazywania informacji, ale prawdopodobnie nie zawierały one bezpośrednio języka naturalnego. Symbole mogą chodzić tylko za zestawy symboli ograniczoną liczbą pojęć. Przy ich użyciu nie dałoby się zapisać zdania ani przekazać precyzyjnej wypowiedzi, tak jak w przypadku pisma, które precyzyjnie rejestruje język pisarza. Jednakże część wspomnianych wcześniej naukowców uważa, że kultura Vincza faktycznie mogła opracować pełne pismo. Saruna Smili-Sauska skomentuje, że niezwykle trudno jest wykazać archeologicznie, czy korpus symboli rzeczywiście stanowi system pisma. Jak na razie cała sprawa pozostaje przedmiotem kontrowersji. Słynny archeolog profesor Maria Gimbutas twierdzi nawet, że kultura Vincza była częścią cywilizacji starej Europy, stosunkowo jednorodnej i matry fokusowej kultury, która zamieszkiwała Europę w okresie neolitu. Gimbutas zrekonstruował hipotetyczną przedindoeuropejską cywilizację starej Europy, którą określa jako zajmującą obszar między Doliną Dniestru a linią Sycylia-Kreta. Włączyła znaki Vincza do swojego modelu starej Europy, sugerując, że mogą one być albo systemem pisma dla języka staroeuropejskiego, albo, co bardziej prawdopodobne, rodzajem symbolicznego systemu protopisma. Spekulacji jest bardzo dużo. Wciąż niewiele wiadomo na temat kultury Vincza, która rozkwitła w połowie 6 tysiąclecia przed naszą erą. Kim właściwie byli przedstawiciele tej kultury?
To spowodowało u nich ten znacznie wyższy poziom rozwoju niż u sąsiednich kultur. Co właściwie przedstawiały te figurki? I co przedstawiały wszystkie tajemnicze symbole? Zaskakujące jest to, że kultura Wincza pozostaje relatywnie mało znana. Większość przeciętnych zjadaczy chleba kojarzy cywilizację Sumerów, Egipcjan, Grecji czy Rzymu. Kojarzy także megality z Europy, jak to jest Francji czy Stonehenge. Natomiast kultura Wincza znacznie jest starsza niż te wszystkie kultury czy struktury. Wciąż znajduje się na uboczu. Tymczasem to właśnie ta kultura poczyniła postępy w kierunku stworzenia nowoczesnej cywilizacji, takiej jak ta, którą znamy dzisiaj. Warto zatem mieć ją na uwadze. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.